Dzień dobry, dzień dobry. Dziś znowu obok mojej szafy, ale tym razem zapraszam na haul. Dawno już takiego filmu nie było na moim kanale, już od kilku dobrych miesięcy. Ale to też dlatego, że z nowym rokiem postanowiłam wprowadzić różne zmiany, tych zakupów było mało i przyznam się szczerze, że też nie planuję w najbliższym czasie jakichś bardzo dużych zakupów i zmian w mojej szafie, dlatego też pewnie tego typu filmów będzie nieco mniej na moim kanale. W tym roku postanowiłam zainwestować w siebie, w rozwój osobisty, w książki, w mieszkanie, w szkolenia, w firmę, także wydatki są nieco inne niż ciuchy, natomiast za każdym razem, kiedy pokazuję się w jakichś stylizacjach, to dopytujecie o to, co mam na sobie, gdzie kupiłam, skąd i tak dalej. Więc jeśli już coś nowego pojawi się w mojej szafie, to będę się starała to pokazywać tutaj na moim kanale i robić właśnie taką aktualizację jeszcze w tym momencie, kiedy to właśnie jest dostępne w sklepach. Także dzisiaj zapraszam na haul. Pierwsza nowa rzecz, która pojawiła się w mojej szafie, to koszula. Koszula kupiona w nowej kolekcji, marka Reserved. Namówił mnie na nią mój Massimo, bo od razu jak ją zobaczył, to stwierdził: nie, no Anita, to jesteś ty, musisz mieć taką koszulę. Słuchajcie, ta koszula jest wykonana z materiału, który przypomina troszkę skórę. Taką miękką, przyjemną skórę, czarną, no i oczywiście mamy haft. Haft w takim odcieniu beżu, koszula dosyć szeroka, tutaj mamy kieszonkę po jednej stronie, zapinana na napy, o, mam nadzieję, że to będzie tutaj widać, na napy, rękawy również zapinane na napy, bardzo miękka i przyjemna od środka, nie wiem, czy to będzie widać, ale tak jakby miała tutaj takie wykończenie lekko welurowe, coś w tym stylu, rozmiar S. Kiedy zobaczyłam tę koszulę, od razu pomyślałam sobie o moich krótkich spodenkach skórzanych z Pinko, o jeansach, o spódniczkach, o nawet, słuchajcie, mam takie spodnie przypominające troszeczkę zamsz Zary, właśnie w takim odcieniu jak jest ten haft. Więc mówię, super to będzie wyglądało do wysokich kozaków, nawet do loafersów, do mokasynów. Mówię, biorę, będzie coś nowego w mojej szafie. Chociaż muszę Wam powiedzieć, że jeśli chodzi o kolor czarny, to ja nie mam zbyt wielu rzeczy w tym odcieniu, ale lubię. Raz na jakiś czas lubię. Więc jeśli Massimo mnie namówił na koszulę w czarnym kolorze właśnie taką, to dlaczego nie? No dobra, w tym haulu mam do pokazania trzy koszule. Pierwszą koszulę już widzieliście. Druga koszula jest ze sklepu René i wygląda tak. O, René, jak ją tutaj przyświetla. To jest koszula w odcieniu takiego pięknego błękitu. Ale to, co mnie w niej urzekło, to przede wszystkim wykończenie, bo jak widzicie, mamy tutaj perły. Dosyć dużej ilości perły, kołnierz właśnie taki na stójce i bufiaste super rękawy. Kiedyś miałam taką sukienkę z Zary, właśnie w tym samym odcieniu, w bardzo podobnym kolorze, tylko tam był taki haft biały, krótką sukienkę, też taką lekko bufiastą. Nie wiem, czy pamiętacie, bardzo lubiłam tę sukienkę, ale ona mi się w pewnym momencie podarła, miałam ją wiele, wiele lat, zrobiłam dziurę i sukienkę wyrzuciłam. Natomiast ta koszula, no jak tylko ją zobaczyłam, to mówię, nie, no po prostu muszę ją mieć. No i teraz tak. Koszula, tak jak powiedziałam, ma długie, bufiaste rękawy i fajnie te rękawy też wyglądają takie trochę podwinięte. Jest wykonana z cienkiego materiału, z cienkiej bawełny i na pewno latem będzie też fajnie się sprawdzać w różnych kombinacjach, na przykład z białymi, szerokimi spodniami czy z jeansowymi spodenkami. No można tutaj naprawdę kombinować ile się da, natomiast ona ma już takie zwykłe guziki, to nie są perły, również zwykłe guziki tutaj przy rękawach. Ten materiał jest odrobinkę taki prześwitujący, nie wiem, czy to będzie widać tą moją dłoń, więc to też trzeba brać pod uwagę. Tak jak powiedziałam, jest cienki, to nie jest taki grubszy, bawełniany materiał. Wybaczcie, że ta koszula w tej chwili jest pognieciona, powinnam ją w sumie wyprasować do tego filmu, ale jeszcze nie miała swojej premiery,
Jeszcze jej nie zakładałam, więc mówię, dobra, dobra. Rozmiar S łamane na M. Nie wiem skąd taka rozmiarówka, ale może dlatego, że właśnie na tej stronie René bardzo często można się można spotkać takie rozmiarówki. Nie kosztowała dużo, ale wygląda pięknie. I jestem bardzo zadowolona z jej zakupu. Będę ją nosić latem, będę ją nosić na wiosnę, już niedługo, już mam całą koncepcję, słuchajcie, różnych stylizacji. Także przepiękny, błękitny kolor, ciemniejszy niż widzicie tutaj na kamerze. Zdecydowanie ciemniejszy. No i te perły też wyglądają obłędnie, więc jak już mamy tak dużo na koszuli, to trzeba będzie bardziej stonowana cała stylizacja. Na pewno Wam pokażę. I kolejna koszula też z myślą już o wiośnie i troszkę może o lecie. Miałam taką koszulę w swojej szafie, ale niestety bardzo mi zżółkła. I szukałam ostatnio właśnie też podobnej koszuli. Znalazłam w Zarze. I to jest koszula, jak widzicie, znowu biały z niebieskim, ale ostatnio mam jakąś fazę na te kolory. Niestety, nie wiem skąd to się bierze, ale w najnowszych kolekcjach, na przykład w Zarze, ale też w innych sieciówkach, zauważyłam, że wszystkie koszule są takie szerokie i bardzo jest ciężko znaleźć koszulę, która będzie bardziej dopasowana. Ja nie chciałam koszuli takiej taliowanej, zależało mi na tym, żeby to była, bo taką już mam, zależało mi na koszuli właśnie w biało-niebieskie paski, która będzie taka lekko oversize'owa i fajnie będzie wyglądała do zwykłych jeansów, do białych spodni, do niebieskich spodni, taka wiecie, na luzie. I stąd też właśnie jak wypatrzyłam tę koszulę, to stwierdziłam, ta będzie najlepsza, nawet jeśli chodzi o jej długość, bo jest całkiem długa i całkiem szeroka, mimo tego, że to jest rozmiar XS. Ale ma bardzo fajny materiał, bo też przeglądałam inne w tym stylu koszule w Zarze i one były takie, no ten materiał, no taki słaby, powiem Wam szczerze, nie to bawełna, nie to łączone z lnem, no ale jakościowo nawet jak się to dotknęło, słabe. A tu mamy naprawdę bardzo fajny materiał. To co mi się również w niej spodobało, to to, że nie ma kieszonek, ma dosyć szerokie mankiety, które będzie można fajnie podwinąć, jak zrobi się cieplej. I to, że tutaj nie ma, słuchajcie, na górze żadnego zapięcia. Zobaczcie, guziczek kończy się mniej więcej o tutaj, także nie ma żadnego zapięcia. Naprawdę fajna koszula, też nie w jakiejś tam bardzo wysokiej cenie. Fajny materiał, także też mogę Wam ją polecić. Już nie będzie niebiesko, teraz będzie bardziej kolorowo i lecimy ze spodniami. Te spodnie już Wam pokazywałam na moim Instagramie. Spodnie By Chruścińska, model, który ja już w mojej szafie posiadam w innym odcieniu, w innym kolorze i wydaje mi się, że tamte spodnie są nieco wyższe, jeśli chodzi o stan. Te są niższe, przez co też troszkę inaczej się układają, ale cały czas szerokie spodnie w kratę. Ja uwielbiam takie spodnie. Zobaczycie też w różnych stylizacjach u mnie, z kieszeniami. O, to jest rozmiar S. Suwak, dwa guziki, świetny gatunkowo materiał, polska marka. I uwaga, do tych spodni dokupiłam sobie kolejną rzecz. A dokładnie taki oto przepiękny różowy golf. I znowu widzę w kamerze, że nie oddaję jego koloru, bo to jest bardziej, powiedziałabym, taka fuksja. I on będzie przepięknie wyglądał właśnie do tych spodni w kratę, ale nie tylko. Wy wiecie, że ja uwielbiam golfy. I mam je praktycznie w każdym kolorze. Zresztą ja i kolory, no cała ja. I to jest golf ze sklepu Candy TM. Tak samo jak ten, który mam w tej chwili na sobie. Niezniszczalny, w niskiej cenie, bardzo dobry jakościowo, zdecydowanie lepszy jakościowo niż te golfy basicowe z Zary. A mimo tego cena jest niższa i zresztą w sklepie Candy TM też znajdziecie golf w przeróżnych kolorach. Naprawdę jest w czym wybierać. Ja teraz ostatnio właśnie tam kupuję te golfy. Jestem z nich bardzo zadowolona, jakościowo super, naprawdę fajnie się nosi, nic się z nimi nie dzieje, piorę na okrągło w pralce, wow. Także taki oto przepiękny golf do moich spodni i nie tylko. I na zakończenie pokażę Wam rzecz, którą kupiłam na wyprzedażach, ale jest po prostu przepiękna. Jest to marynarka, zobaczcie, marynarka z Zary.
obłędna, wykonana z takiej jakby, jakby to powiedzieć, to wygląda to jak koronka, która jest naszyta na materiał, nawet taka delikatna siateczka, ten przepiękny zielony butelkowy, nawet nie, bo tutaj w kamerze też widzicie troszeczkę zmieniony kolor, przepiękny, no przepiękny kolor, marynarka, która jest wykończona bardzo takimi ozdobnymi guzikami, ze złotem i z perełkami, wykończenie przepiękne, długa, jednorzędowa, na podszewce i kupiłam ją chyba za 190 zł, z 300 zł przecenioną, jakoś tak, ale ja kocham marynarki i jak zobaczyłam właśnie tę marynarkę, to stwierdziłam, no muszę mieć w swojej szafie chociaż jedną taką bardzo wyjściową marynarkę, którą wystarczy, że założymy do czarnej bluzki, prostej czarnej bluzki, czarnych, prostych spodni i już zrobi nam po prostu cały outfit. Też oczywiście w innych kombinacjach będzie wyglądała przepięknie, to jest marynarka w rozmiarze S, ma tutaj poduszki w ramionach. Ja wiem, że to jest marynarka, która nie każdej osobie się spodoba, ze względu właśnie na ten materiał, z którego jest wykonana, ale ja się w niej zakochałam. W ogóle takie marynarki bardzo ozdobne, takie no inne marynarki, kojarzą mi się z Pawłem Borkowskim, który w swojej kolekcji ubrań, garniturów i nie tylko posiada właśnie takie marynarki. I ja mówię, nie, no to jest coś pięknego. I to jest marynarka, która posłuży na lata, na różne okazje, więc musiałam ją po prostu mieć. Koniec na dzisiaj. Powiedziałam, że tych rzeczy nie będzie zbyt dużo, ale to są takie rzeczy, które pojawiły się nowe w mojej szafie i zobaczycie je w różnych stylizacjach u mnie i pewnie też na zdjęciach i nie tylko, więc teraz już wiecie, skąd są te rzeczy. Postaram się zostawić Wam do nich linki w opisie, a przynajmniej do tych, które uda mi się znaleźć. Opiszę co i jak. To są takie rzeczy w moim stylu, w moim guście. Wiem, że nie każdemu się spodobają, no ale przynajmniej będziecie wiedzieć co i jak. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i widzimy się w kolejnym filmiku. Trzymajcie się cieplutko, do zobaczenia. Pa!